Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. Ja jestem Unboxing Manner, a to jest odpakowanie edycji kolekcjonerskiej gry Resident Evil 7 Biohazard. Szczerze wam powiem, bo pewnie zapytacie, dlaczego tak trzymam kamerę. Otóż pudełko no jest takich rozmiarów, że niestety mam mały problem na swoim biurku, na którym też znajduje się kilka rzeczy do pracy. Zaraz oczywiście tą kamerę postawię. Wraz ze statywem będziecie widzieć po prostu wszystko. Chciałem, żebyście zobaczyli, bo pudełko jest dość nietypowe. Po bokach mamy plomby, z tej strony u góry natomiast mamy taką bardzo ładną grafikę całej tej posiadłości, wraz oczywiście z informacjami dotyczącymi edycji kolekcjonerskiej. Co ciekawe, jeżeli chodzi o tę edycję, to nie ma ona na druku, czy jest to wersja na PC, ta Xbox One czy PlayStation 4. Szczerze powiem, przed chwilą po odpakowaniu jej, bo dopiero miałem tak naprawdę okazję, czas do tego, aby podjechać do kuriera po tę edycję. No niestety ze względu na kwestie pracy, na moją firmę, którą prowadzę, no to nie było po prostu czasu, miałem ręce pełne roboty. No nie ma tych pasków, zdziwiłem się co prawda, miałem tylko nadzieję, żeby to nie była wersja na PC, bo koniecznie chciałem na Xboxa One. No na szczęście nie ma tych przeokropnie paskudnych pasków z PlayStation 4. O ile Xboxa One jeszcze jestem w stanie przeżyć, o tyle te niebieskie to masakrycznie wyglądają. No i co? No i to było właściwie na tyle. Dobra, no to zajmijmy się może odpakowaniem. Wiele edycji jest ogólnie reklamowanych z tego powodu, że ponoć, z tego co słyszałem, i zresztą jest kilka nawet filmików na internecie, uszkodzone domki przychodzą, jeżeli chodzi o tę edycję. No i co jest najśmieszniejsze? Jest podobno problem ze zwrotem tych edycji. No mam nadzieję, że mój domek nie będzie jakoś uszkodzony. Okej. Okej, dobra. Tak, oto otwiera się nasze pudełko. Słuchajcie, pudełko nie jest jakby w żadnym przypadku jakieś strasznie grube, ale też nie jest ciężkie, co mnie dosyć zdziwiło ze względu na to, że zawartość jest dosyć duża. No i pierwszą rzeczą, jaką mamy w naszej edycji kolekcjonerskiej, jest oczywiście pudełko z grą, standardowe. Z tyłu oczywiście kilka informacji na temat gry, zachęcających nas do jej kupna. W środku oczywiście podstawa, czyli płyta i nawet bez instrukcji. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj już nasz kawałek domku, który jest wykonany najprawdopodobniej z jakiejś żywicy. Strasznie to śmierdzi wszystko, ale masakrycznie jest to w ogóle wszystko przygotowane. Z tego co teraz tak patrzę kątem oka, to mam nadzieję, że nic z mojego domku nie jest uszkodzone. Tutaj mamy nasz palec, który wygląda naprawdę okropnie, to można by powiedzieć to pozytywnie i negatywnie. Ja to mówię w negatywnym sposobie, ponieważ no jest on słabo wykonany. Szczerze spodziewałem się czegoś znacznie lepszego, chociaż ma te odwzorowania skóry i jest z takiego materiału faktycznie takiego gumowego. Na pendrive nie znajduje się najprawdopodobniej nic. Jest to 16-gigowy pendrive. Ok. Rozumiem, że to jest tyle w kwestii tych rzeczy. Ups. Błagam tylko, żeby mi to teraz nie zleciało. Dobra, to sobie damy tutaj z tej strony. Zanim przejdziemy do naszego domku, to zajmijmy się kolejnymi rzeczami. Czyli tym, co znajduje się właśnie w środku. Okej, mamy tutaj kartkę z DLC. Mamy tutaj amunicję, mamy jakieś tam granaty, no ogólnie wszelkiego rodzaju DLC. Wydaje mi się, że to jest wszystko ta podstawa, którą znajdziemy praktycznie przeszukując tą ogromną rezydencję. Dobra, dalej mamy taką oto dużą kopertę. Co znajdziemy w środku? W środku znajdziemy... to są ogólnie alternatywne okładki, które możemy sobie po prostu pozaginać i pozmieniać. Mamy tutaj zarówno w wersji na PC, PlayStation 4 oraz Xboxa One. Fajna sprawa, w sumie niespotykana dotąd, jeżeli chodzi o edycje kolekcjonerskie. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Raczej jest to zrobione w tej kwestii, że po prostu nadrukowany jest z drugiej strony na okładce jakiś dodatkowy nadruk, który jest jako alternatywna okładka. Dobra, kolejna, jeszcze większa koperta, tym razem o trochę innym designie, z Residenta Evil Biohazard, czy Biohazard, nie wiem jak to się
nazywa dokładnie. Okej, i tu mamy znowu ogromne, bo trzeba dobrze podkreślić, ogromne arty. Pierwszy, drugi, ten też jest fajny. Trzeci. No i nasza cała rodzinka. Okej. No i ostatnią rzeczą z tego, co otrzymujemy w tym dużym pudle, a potem na końcu zajmiemy się naszym głównym daniem, jest artbook, który jest dość nietypowy. On zawiera dokładnie bardzo, ale to bardzo dużo grafik, przede wszystkim z poprzednich tytułów Residenta. To jest artbook z okazji 20-lecia. No i my przyjrzymy się mu. Nie, jest dosyć dużych formatów, podobnych do tych do Skyrima, nawet bym powiedział, że chyba taki sam. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie stron, to myślę, że tu jest około 150 stron, jakoś tak. Jak widzimy, zawiera nawet jakieś tam opisówki po angielsku i zaznaczenia, z którego roku jaka gra pochodzi. Ja wam to tylko tak pokażę mniej więcej, żebyście widzieli, po prostu mieli pojęcie. Bo też niektórzy sobie nie życzą, żeby spoilerować artbooków, wolą sobie na spokojnie sami to przeglądnąć. Ogólnie artbook jest na dobrym jakościowo papierze nadrukowany, co bardzo cieszy. O, tu mam jeszcze taką samą transkrypcję. Ale z tego co widzę, nie ma tutaj chyba grafik z aktualnej części, czyli tej siódmej. No i ostatnią część, ostatnim naszym elementem tej edycji kolekcjonerskiej jest ten najważniejszy element, na który ja bardzo liczyłem. No a w końcu wypadł on nie najgorzej, bo mógł o wiele gorzej wypaść, ale nie wypadł też jakoś najlepiej. No na szczęście, z tego co widzę, jeżeli chodzi o mój domek, to jest on w stanie no nienaruszonym. No i przyjrzyjmy się mu bardziej. Faktycznie, no, replika jest oddana rewelacyjnie. Może podstawka nie widać jakichś tam szczególnie tych elementów. Strasznie ten domek śmierdzi taką farbą. Czuć, że on jest strasznie jakoś tak pomalowany, nawet nie wiem czym. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego on jest zrobiony. Być może to jest coś w rodzaju jakiejś żywicy. Przypuszczam, że domek jest pusty w środku, bo tak zazwyczaj są robione tego typu statuetki, reprodukcje. A, no i co najśmieszniejsze, mamy z tyłu jeszcze takie wgłębienie, do którego możemy wsadzić nasze pudełko z grą, że po prostu będzie miało taki efekt, że za tym domkiem stoi to pudełko z grą, gdzie jest ten Resident Evil. No ale jak widzicie, naprawdę replika oddana jest moim zdaniem świetnie. Fajnie to wygląda. Jest faktycznie na taki zniszczony, podniszczony domek. Nawet mam tutaj takie efekty na murze, gdzie po prostu odpada coś tam, jakieś mamy tam te nasze klatki, to wszystko. Fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. Jestem bardzo zadowolony z tego domku. Strasznie się cieszę, że przyszedłem w takim stanie, że jest on no, nienaruszony. To jest bardzo duży plus. Mam mnóstwo, ale to mnóstwo detali. No, ja jestem zdumiony, ponieważ no, nie spodziewałem się czegoś aż tak dobrego. Wiadomo, nie jest to jakaś chirurgiczna precyzja, no bo jednak gra trochę kosztuje, edycja też, zapłaciłem za nią 600 zł, także nie jest to mało. Na pewno niektórzy będą zawiedzeni jakością wykonania tej edycji kolekcjonerskiej, zważywszy na to, że nie była ona praktycznie niczym zabezpieczona oprócz kartonu, w którym ona przebywała. Natomiast jeżeli chodzi o sam efekt wykonania, to śmiało, nie ma się czego wstydzić, można postawić to na półce. Ja również to zrobię i myślę, że jeżeli gra zbierze bardzo dobre recenzje, choć już zbiera, wiadomo, ale nie zawsze warto wierzyć firmom, które wystawiają te recenzje. Najlepiej jest po prostu samemu w tą grę zagrać. No to myślę, że edycja może sięgnąć jakichś zabójczych cen. No i przy okazji, szczególnie te edycje, które są, wiadomo, nieuszkodzone, nieotwierane, no to myślę, będą gratką dla wielu kolekcjonerów. Tak jak już wcześniej wspomniałem, ja jestem w 100% zadowolony z tej edycji, absolutnie nie żałuję. I to by było tak naprawdę na tyle. To był unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Resident Evil 7 Biohazard. Jeżeli podobał się Tobie ten filmik, to nie zapomnij kliknąć kciuka w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności oraz recenzji gier. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym unboxingu, trzymajcie się, cześć!